Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Messi na wakacjach, nie może trenować w klubie. Harry Kane coraz mocniej naciska na transfer. Grzegorz Krychowiak nowym piłkarzem Krasnodaru. Andrii Szewczenko nie jest już selekcjonerem reprezentacji Ukrainy. Inter Mediolan zainteresowany Miranem Pjaniciem. Pierwszy letni transfer Juventusu potwierdzony. Lille wygrywa z PSG w Superpucharze Francji. Real Madryt ma wielkiego pecha, odpada kolejny piłkarz. Premierowy gol Aleksandra Buksy w Genoi. No i kochani, wracamy po weekendzie. Pod piątkowym filmem zostawiliście ponad 8000 łap w górę, a kanał przez cały weekend subskrybowało ponad 800 nowych widzów. Witam wszystkich serdecznie. Jeżeli interesujesz się piłką nożną, a nie subskrybujesz tego kanału, nie wiem dlaczego tego nie robisz, dołączaj do naszej piłkarskiej społeczności. Zapraszamy. No i zapraszam także do darmowej przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego Football Team. Link do gry oczywiście znajdziecie w opisie i w podpiętym komentarzu, a rejestrując się z mojego linku dostaniecie dodatkowych 200 punktów energii na start, dlatego gorąco polecam, zachęcam, widzimy się na wirtualnym boiskach Football Team. No i lećmy z newsami. Miłego oglądania. Już niedługo kontrakt z FC Barceloną ma podpisać jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, który od ponad miesiąca jest bezrobotny. O kim mowa? Oczywiście chodzi o Leo Messiego. Argentyńczyk, który całkiem niedawno wygrał Copa America, wciąż pozostaje bez przynależności klubowej. Według hiszpańskich mediów Leo i Barca doszli już do wstępnego porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Wciąż jednak nie jest on oficjalnie podpisany. Sytuację tonuje Joan Laporta, który zapewnia, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Trzeba przyznać, że idzie to dość wolno. FC Barcelona sezon zainauguruje już 15 sierpnia meczem z Realem Sociedad, tymczasem jeszcze w poprzednim tygodniu cieszył się urokami urlopu na Ibizie wraz z Luisem Suarezem i Seskiem Fabregasem. Messi, gdyby nawet chciał wznowić treningi w klubie, to nie może, dopóki nie ma podpisanego kontraktu. Takie informacje podaje Mundo Deportivo. Leo nie będzie miał wstępu na teren Camp Nou, dopóki nie podpisze umowy. W związku z tym mało prawdopodobne jest to, że zobaczymy Messiego na inaugurację rozgrywek La Ligi. Ronald Koeman będzie musiał znaleźć dla niego zastępstwo, dopóki ten nie przygotuje się do kolejnego sezonu. Zegar tyka. Atmosfera w gabinetach Tottenhamu staje się coraz bardziej napięta. Ma to związek z Harrym Kane'em. Już od dłuższego czasu mówi się, że reprezentant Anglii naciska na transfer. Chce trafić do klubu, w którym realnie będzie mógł rywalizować o trofea. Napastnik jest zawiedziony dotychczasowymi rezultatami Kogutów i nie widzi szans na poprawę. Bądźmy szczerzy, ja też tego nie widzę. Jednym z nielicznych, który widzi Tottenham w blasku pucharów, jest prezydent Daniel Levy. Ten odrzuca kolejne oferty transferowe za Kane'a. Według niego jest on kluczowym elementem w walce o trofea. Bez niego szanse Kogutów zdecydowanie maleją. Tak więc mamy dwie zwaśnione strony, które nie mogą się dogadać. Według dziennikarzy The Telegraph niedługo może nastąpić do przełomu w negocjacjach. Dziś ma dojść do spotkania Lewiego z Kane'em. Temat rozmowy jest oczywisty. Prośba o transfer. Jak wiadomo, z niewolnika nie ma pracownika. Z drugiej strony Tottenham bez 28-latka w składzie mocno traci na wartości. Jestem ciekaw, jaki koniec będzie miała ta historia. Takiego obrotu spraw w przypadku Grzegorza Krychowiaka mało kto się spodziewał. Polak odchodzi z Lokomotywu Moskwa. Klub ze stolicy Rosji postanowił rozpocząć współpracę z Ralfem Rangnickiem, ten w porozumieniu z pionem sportowym klubu postanowił przeprowadzić kadrową rewolucję. Jedną z jej ofiar jest właśnie Krychowiak. Pomocnik zostanie w Rosji, będzie reprezentował barwy Krasnodaru. Najprawdopodobniej dziś nastąpi oficjalna prezentacja Krychy po tym, jak pomyślnie przejdzie testy medyczne. Wszystko między klubami oraz między piłkarzem a Krasnodarem jest już dogadane. Do potwierdzenia transakcji pozostały wspomniane testy. Krychowiak najprawdopodobniej podpisze 3-letni kontrakt. Polak zostaje w lidze, w której ostatnio czuje się jak ryba w wodzie. Można wręcz powiedzieć, że jest jej gwiazdą. W barwach Lokomotywu Grzegorz rozegrał łącznie 109 spotkań, w nich strzelił 23 bramki i zanotował 15 asyst. Życzymy Krychowiakowi wszystkiego dobrego na nowej drodze zawodowego życia. Andrii Szewczenko po udanych Mistrzostwach Europy pożegnał się z reprezentacją Ukrainy. Były napastnik Milanu czy Chelsea po 5 latach odchodzi. Poinformował o tym za pośrednictwem Facebooka. W oficjalnym oświadczeniu możemy przeczytać. Dzisiaj dobiegł końca mój kontrakt z Ukraińskim Związkiem Piłki Nożnej. Spędziłem 5 lat w kadrze narodowej. To była ciężka praca, która pokazała, że potrafimy grać nowoczesny futbol. Jestem wdzięczny prezesowi i komitetowi wykonawczemu związku za możliwość współpracy z reprezentacją. Dziękuję zawodnikom i każdej osobie, która mi pomogła oraz była zaangażowana w ten zespół. Największym sukcesem Szewczenki w roli selekcjonera reprezentacji Ukrainy jest bez wątpienia awans do ćwierćfinału tegorocznych Mistrzostw Europy. Nie wiadomo, jaka będzie dalsza przyszłość Szewy. Czy zrobi sobie dłuższy urlop? Czy znajdzie zatrudnienie w klubie? O tym przekonamy się niebawem. Joan Laporta regularnie sprząta bałagan zostawiony po sobie przez Bartomeu. Jednym z jego elementów jest Miralem Pjanić.
Transfer Bośniaka do Dumy Katalonii był mało zrozumiały. W tym przekonaniu utwierdziły wszystkich dokonania pomocnika, który delikatnie mówiąc nie sprawdził się w Hiszpanii. Nic więc dziwnego, że Laporta robi wszystko co może, aby się go pozbyć z listy płac. Do tej pory mówiło się o jego powrocie do Juventusu. Teraz do zabawy wkroczył nowy gracz. Według La Gazzetta dello Sport 31-latkiem zainteresowany jest inny włoski gigant, Inter Mediolan. Nieoficjalnie do negocjacji z piłkarzem zasiadł już dyrektor sportowy Giuseppe Marotta. Jednak w tym temacie bardzo dużo zależy od Marcelo Brozovicia. Jeżeli Chorwat nie zdecyduje się na przedłużenie obowiązującej do 2022 roku umowy, zostanie sprzedany. W jego miejsce ma pojawić się wspomniany wcześniej Pjanić. Sam Miralem z pewnością chce się wyrwać z FC Barcelony i wrócić na włoskie boiska. Pozostańmy jeszcze na chwilę w temacie transferów. Właśnie ogłoszono pierwszy letni transfer Juventusu. Nie spodziewajcie się fajerwerków. Stara dama ściągnęła 19-letni talent, który z pewnością nie będzie teraz stanowił o sile Juve. Kontrakt z włoskim zespołem podpisał Caio Jorge, o czym poinformował Fabrizio Romano. Brazylijczyk trafił do Turynu z Santosu. Klub zapłacił 1,5 miliona, kolejne 1,5 trafi do Santosu, gdy Juventus zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. Z innych bonusów brazylijski klub może zarobić dodatkowy milion. Dodatkowo w umowie ma się znaleźć zapis, według którego Santos będzie miał priorytet przy ewentualnym wypożyczeniu Caio Jorge. Kontrakt 19-latka z Juventusem ma być ważny do czerwca 2026 roku. Wszelkie formalności, w tym podpisanie kontraktu, mają być zakończone w tym tygodniu. Europejska piłka klubowa powoli wraca do świata żywych. Za nami Super Puchar Francji. W nim zmierzyły się drużyny Lille oraz Paris Saint-Germain. Ci drudzy po dokonaniu imponujących transferów byli faworytami. W sumie bez nich też by za takich uchodzili. Mauricio Pochettino nie mógł skorzystać m.in. z Mbappe, Neymara czy Sergio Ramosa. Paryżanie przez większość spotkania utrzymywali się przy piłce, jednak to mistrzowie Francji byli konkretniejsi. W 45 minucie kapitalnym, wręcz atomowym strzałem popisał się Szeka, który nie dał szans Keylorowi Navasowi. Dla Lille był to historyczny pierwszy triumf w Superpucharze Francji. PSG natomiast ma dużo do myślenia przed startem kolejnego sezonu. Real Madryt jeszcze nie rozpoczął nowego sezonu, a już może mówić o gigantycznym pechu. Niestety królewscy w pakiecie z Davidem Alabą ściągnęli do klubu koronawirusa, który jest wygrywany u kolejnych piłkarzy. Oprócz Austriaka wirusem był zakażony Karim Benzema. Nie wzięli oni udziału w przegranym towarzyskim spotkaniu z Rangersami. To nie koniec złych informacji. W minioną sobotę klub podał kolejny komunikat, według którego Alvaro Odriozola został wysłany na domową izolację. W związku z tym wspomniana trójka będzie miała dłuższą przerwę od zajęć w klubie. Carlo Ancelotti ma duży problem. 8 sierpnia zagrają towarzysko z AC Milanem. Jest to próba generalna przed startem sezonu. Jest on zaplanowany na 14 sierpnia. Włoski szkoleniowiec może mówić o dużym pechu. Miejmy nadzieję, że to ostatnie kłopoty królewskich. Na koniec dobre wieści z Genoi, gdzie bardzo dobre wejście do nowego zespołu zalicza Aleksander Buxa. Całkiem niedawno Polak zaliczył piękną asystę. Teraz strzelił swojego premierowego gola w barwach włoskiej drużyny. Dokonał tego w wyjazdowym meczu przeciwko niemieckiemu FSV Mainz. Buxa zdobył wyrównującą bramkę strzałem głową. Genoa ostatecznie przegrała 2-3. Widać, że Buxa bardzo udanie zainaugurował przygodę z nowym klubem. Miejmy nadzieję, że szansę będzie również dostawał, gdy rozpoczną się rozgrywki we Włoszech. Kartka z kalendarza. 2 sierpnia 1942 roku w Rotterdamie urodził się Leo Benhacker. Między innymi były selekcjoner reprezentacji Polski i były trener Realu Madryt. Tego samego dnia 1979 roku w Buenaventurze na świat przyszedł Manuel Arboleda. Były piłkarz Lecha Poznań czy Zagłębia Lubin. 2 sierpnia 1984 roku w Pesci urodził się Gianpaolo Pazzini. Były reprezentant Włoch i były piłkarz Interu Mediolan czy AC Milan. Dzięki za uwagę, widzimy się jutro o 6:00. Do zobaczenia!